Witajcie. W dzisiejszym odcinku będziemy jechać Challengerem 6.4 Scatpack. Tym białaskiem będziemy właśnie przemierzać znane ulice w mojej okolicy i zobaczymy, jak wypada ten ogromny krążownik na tle swoich rywali, czyli Camaro SS i mojego Mustanga GT. Ruszamy. Zapraszam oczywiście do obejrzenia pozostałych odcinków, gdzie już pokazałem to auto na kanale i na fanpage'u na Facebooku. No dobrze, moi mili, posłuchajmy teraz, jak brzmi silnik z otwartą szybą. O, pas nadal daleko. Dobra. Afryka dzika, upał niemiłosierny. Spróbujmy tym monsterem wyjechać, tym monster czołgiem. Bo moi drodzy, tak jak nigdy nie mam problemów z wyczuciem auta, tak to auto mnie przeraża z wizuala. Nie mamy czujników parkowania. O, coś tam jednak, może jakieś są ukryte. Zmieścimy. Musimy się zmieścić. Ja, takim autem to naprawdę, słuchaj, to nie jest samochód na... No to nie jest auto na nasze realia. Tyle wam powiem. Dobra. Wyjechaliśmy. Ponad 5 metrów długości. 2 metry szerokości. Krążownik. To jest prawdziwy amerykański krążownik. Pojedziemy sobie naokoło. Od razu zobaczymy, jak zawieszenie radzi sobie z różnymi niespodziankami. Całkiem nie najgorzej. Ale szerokie bydle jest straszne. Promień skrętu. Ładny. Jak na takiego kolosa, ładny promień skrętu. No, musimy poznać ten samochód, także wybaczcie mi, są pierwsze metry. To, co odróżnia to auto od Camaro SS i od mojego Mustanga, to jest rozmiar. To jest rozmiar, to jak ono amortyzuje. W zasadzie po tych pierwszych metrach to nie za bardzo rozumiem, dlaczego to auto rywalizuje z Camaro SS i Mustangiem. Bo to jest bardziej tapczan. Niż narwany dziki koń. Czy taka bestia, jaką jest Camaro. Na razie komfort ponad wszystko i przyjemny pomruk silnika. Ten pasek też na pewno wam nie ułatwia oglądania filmu. Potężny pasek przyciemniający od góry. Próg. Trzeba uważać. Dobra, żeśmy wyjechali prawie. Maska teraz 2 metry, trzeba o tym pamiętać, żeby się wychylić. Światełka są włączone czy nie są włączone? Nie, damy na auto, były wyłączone. Jakby to cokolwiek zmieniło, biorąc pod uwagę to, że samochód nie ma lakę z przodu, ma przyciemniane szyby. Prawdopodobnie czerwone kierunkowskazy, czego jeszcze nie sprawdzałem. No ale jedzie się tym jak amerykańskim polonezem. Ale mam nadzieję, że cieszycie się z inwazji amerykańskich aut.
inwazji Amerykańców na kanale Saturday Car Fever. Mam nadzieję, że nikt nie jest z tego powodu smutny, że nie ma kolejnego testu Kury, Skody albo Forda jakiegoś innego, albo nie wiem, Opla czy Nissana. No bo kto dla was to przetestuje jak nie ja? Musiał nadejść ten dzień. Musiał nadejść. Ładnie. Ładnie po wkręceniu na 3-4 tysiące obrotów. Zaczyna się coś dziać, bo na razie to takie pełzanie. Tą Wołgą w rozmiarze XXL, Wołga do kwadratu z V8-ką. Wiecie, to jest samochód, który najbardziej przypomina mi, kiedyś był Jag. Pamiętacie tego Jaga V8 na kanale? To jest ta V8-ka, której najbliżej do właśnie tym, jak się prowadzi, tym, jak brzmi ta V8-ka, do tego Jaga z Adameszem. Takie mam skojarzenia. To po prostu tapczam. O dziwo. Bo mamy tu największą moc. Jeśli chodzi o Camaro SS i Mustanga GT. Jeszcze pojedziemy z otwartą szybą. Co za gość? Co za gość? Ładnie to mruczy. Ładnie mruczy. Ale auto jest na sprzedaż, moi mili. Więc uprzedzono mnie, że nie ma AC, polisy AC. Zamykamy te szyby, bo to łomot taki. No nie ma auto do zamykania. No i już mamy, jak w trumnie, amerykańskie fury z przyciemnionymi szybami. Pojedziemy teraz grzecznie. Poza klimatyzacją, którą słyszę. Jeszcze raz sorry za to, że nie opowiadam wam o tym aucie i tak dalej, ale to są pierwsze wrażenia, to jest test na gorąco. Ja się dowiaduję wszystkiego z wami. Spędzamy ten test razem. Jeśli tam kamera się trochę obniżyła, to wybaczcie, ale i tak nie ma za bardzo czego oglądać przez przednią szybę. Manetki są. Ale to wiecie co? To jest auto, które jest kompletnie inne w charakterze. Kompletnie inne od Camaro, od Mustka. To jest... To jest amerykański tapczan. Może się niektórym fanom Challengera narażę, ale no tak jest. Odczuwalnie tak jest. Tamte auta są twarde, są mniejsze, są bardziej zbite, są bardziej sportowe, torowe. To jest cruiser. To jest taki samochód, którym można by zjechać całe Stany i bez żadnego zmęczenia, bez żadnego wysiłku pokonywać setki mil po autostradach. Nie kojarzy mi się to auto kompletnie z... Poza V8-ką oczywiście, poza brzmieniem, poza mocą. Ale tak jak mówię wam, moi drodzy, to jest kompletnie inna liga auta. To jest w ogóle dla mnie... Myślałem, że zestawiając to auto, wiedząc, że będzie bardziej, to bardziej cruiser niż auto torowe, mając tego świadomość, nie spodziewałem się, że aż tak. Na żywo jednak konfrontacja z tym autem, no sorry, ale nie rozumiem zestawienia Camaro SS, Mustanga GT i Challengera 6.4. Nie rozumiem tego. To jest tak miękki i tak łajpowate. Czy to jest dobrze, bo
jakby każde auto było takie samo, no to ludzie by się kierowali przy wyborze tylko wyglądem, bo właśnie te auta mają zupełnie różne charaktery. Przy Mustangowi zdecydowanie bliżej do Camaro, to jest jakaś inna para kolorów. Licznik mamy w milach analogowy, ale mamy cyfry, przed oczami mamy cyfry. To jest fajne auto na autostrady, ale biorąc pod uwagę to, że właśnie nie mamy polis AC, wybaczcie, ale ja nie będę tym autem niczego szalonego czy głupiego robił, tym bardziej nie będę. Nie to, żebym miał w planach z autokasku. Ale to jest, mówię, no to co wam mogę powiedzieć o tym samochodzie po tych kilometrach z wami, to jest to, że nie pojmuję, jak można toczyć spór i dyskusję, jeśli mówimy o Camaro względem Challengera na bazie tych modeli. Nie rozumiem tego. To może być auto, które będzie dobre w wersji, nie wiem, Hellcat czy tej demonicznej, tylko i wyłącznie do buta na wprost. Ale zakręty? To nie jest jego rewir. Uważać z wciśnięciem pedału gazu, bo jednak silnik SRT ma potencjał na dole. Trochę ślisko się zrobiło i momentalnie kapor uślizgnięty. Ale tam jest 245. Co się dziwić? Co się dziwić? To dalekie od tego, co możemy robić w Camaro SS i mieć z tego dużą frajdę i pełne poczucie kontroli nad autem. Być może po części winę za to ponoszą laczki 245 z tyłu. Nie zdziwiłbym się, bo było to dla mnie bardzo dziwne w tym aucie mieć taki kapeć z tyłu. Ale może właśnie chodzi o fan, żeby to uślizgiwać cały czas. Spróbujemy jeszcze raz zaraz ruszyć. Ale to jest tapczan, mówię wam, to jest bardzo komfortowy cruiser. Spróbujemy zaraz ruszyć. Zobaczmy teraz. No nie powiem, że nie jest to fajna maszynka, bo jest, bez dwóch zdań, ale pojedziemy sobie jeszcze w fajny rejon. Czy tu zawrócimy tym klocem? Na komputerze pokładowym możemy zmieniać tryby pracy skrzyni. Widzicie, mamy włączone manetki, łopatki do zmiany biegów przy kierownicy. Tu przechodzimy sobie dotykowy ekran, możemy zmieniać default, czyli na ulicę. Układ, jak widzicie, street. Mamy torowo. Tu sportowo. No i tak też są różnice, ale cały czas to jest auto, które jest dwutonowym potworem i najlepiej się czuje na autostradzie. Highway, motorway, freeway, wszystko jedno jaka droga, byleby miała kilka pasów, długie, proste, i to jest kraina dla tego czołgu. Moim zdaniem, przy tych zawodnikach, szczególnie Camaro SS, które uwielbia agresywną jazdę, krętą drogę, no to nie jest przeznaczenie Challengera. To jest prawdziwy muscle car z krwi kości. Auto do deptania na prostej i cieszenia się z jazdy, bo naprawdę daje dużą przyjemność z jazdy, jeżeli mówimy o właśnie pokonywaniu
bardzo długich tras. A teraz start z wyłączoną trakcją. Aż musiałem odpuścić pedał hamulca, pedał gazu oczywiście, bo duży krawężnik obok. No i zaczęliśmy mielić, tylko tracić. Koła mieliły asfalt i nie przyspieszaliśmy, tak jakbyśmy mieli już trakcję złapaną. I specjalnie dla was usiadłem z tyłu sam za sobą, żeby sprawdzić, czy się zmieszczę. I słuchajcie, w tym samochodzie facet 1,86 m mieści się ledwo, ale mieści się za sobą na fotelu kierowcy. I to jest niesamowite. Pokażę wam, co mam na myśli, mówiąc ledwo. No, tu noga niestety, okrakiem trzeba siedzieć. Tu mi wchodzi dokładnie noga między bok auta, między boczek z pasem, którego nie będzie, a fotel. Natomiast jestem w stanie tu wejść i się mieszczę. No, to jest właśnie zaleta tego gigantycznego, tapczanowego, amerykańskiego krążownika. Co ciekawe, z tyłu mamy, jak widzicie, jeszcze trzecie miejsce, o czym mówiłem już. Mamy też trzeci pas wyciągany tu z kanapy. No, bardzo, bardzo duży samochód, jak na sportowe auto. Jak na, no, wiecie, no, co ja mam na ten temat do powiedzenia. Uważam, że to auto nie powinno rywalizować z Camaro SS czy nawet Mustangiem GT. To jest za duży samochód, za ciężki, zbyt wygodny, zbyt komfortowy. I pięcioosobowy, jako jedyny. Więc tym bardziej argument, żeby nie zestawiać Camaro, Mustanga i Challengera w jednej grupie. Jeśli jesteście ciekawi, jak brzmi Alpine Sound System w Challengerze na tle rywali, jeśli będziemy mówić o tych samochodach jako rywalach, chociaż znacie moje zdanie już, że z racji tych wspomnianych cech tego samochodu nie widzę go jako rywala Camaro SS czy Mustanga, no to uplasuję chyba ten dźwięk w tej kabinie, w akustyce tej kabiny, jako najciekawszy, najfajniejszy, najpełniejszy. Zaraz będzie po tym Shaker Pro z Mustanga, no i zdecydowanie na końcu system audio w Camaro. Jeśli tam jest Bose, no to jest to ten jeden z bardziej przeciętnie brzmiących systemów Bose, jakie odsłuchiwałem w samochodach. Cześć, słuchajcie, dzisiaj będziemy robili dogrywkę. Wczoraj nagrywałem dla was pierwsze wrażenia, ale z powodów problemów technicznych z kamerą, która się obniżyła, i poznawania tego auta, postanowiłem się zrehabilitować, żeby było profesjonalnie. Nagrywamy zimny start po nocy następnego dnia. Posłuchamy też wydechu, bo umieściłem drugą kamerę z mikrofonami za samochodem. Posłuchajmy, jak to brzmi z kabiny i zaraz usłyszycie z tyłu. Chyba nie jest źle. To jest właśnie Mopar. To jest właśnie to inne brzmienie. Wyjedźmy z tym lotniskowcem. Zabiorę tylko kamerkę. A tutaj się złamać, to będzie też niezła jazda. No to będzie dzisiaj chyba troszkę lepszy materiał. Dobra, zapinamy się. Pierwsza rzecz, mogę bez problemu tą ręką wyciągnąć sobie pas. Mogę wyciągnąć i zapiąć pas, używając tej ręki, czego w Mustangu nie mogę zrobić. Opowiem wam o wszystkich różnicach wnętrza, jeśli chodzi o Mustanga, Camaro SS i Challengera w czasie jazdy. Kiedy już to autko troszkę poznałem wczoraj. Muszę tylko... Zobaczcie, ale... Przed chwilą przestawiłem Skodę Superb, którą mi dostarczyli. A tu nie ma lekko.
Zmieścimy się czy nie? Powinniśmy się zmieścić. Ale to jest naprawdę tankowiec. To jest autentycznie tankowiec, ludzie, i jeździć tym po Warszawie... To jest wyzwanie. Na lusterka się miniemy, tu słup, kosz. Czy jest przyjemność z jazdy tym samochodem? Moi mili, no jest ogromna przyjemność z jazdy tym samochodem. Komfort jest niemożliwy. To, co wczoraj już mówiłem, kiedy poznawaliśmy razem auto. Mam nadzieję, że to tak zmontuję, że będzie to strawne do oglądania. Wybaczcie, bo będzie trochę ujęć z jazdy wczoraj i dzisiaj. Zawieszenie z przodu mamy z S-klasy W220. Zawieszenie z tyłu mamy z E-klasy W211. Skrzynia, którą bardzo cenię i znam świetnie z wielu modeli BMW, czyli 8ZF. Auto ma wiele komponentów, które powinny gwarantować rewelacyjną jazdę. Znaczy rewelacyjne wrażenia, przyjemność, czerpanie przyjemności z jazdy. Daje nam, i to nam daje. Na pewno czynnik przyciągania wzroku gapiów jest w tym samochodzie ogromny. Trudno mi powiedzieć, czy Camaro, bo Mustangi to się przejadły, wiecie, Mustangów jak psów. Trudno mi powiedzieć, czy Camaro w tym agresywnym, drapieżnym wyglądzie Transformera daje większy efekt wow. Myślę, że tak. Głównie młodzi ludzie zwracają uwagę, ale to, ten samochód jest Ameryką. Jest pełną gębą, to jest Ameryka. Szeroki krążownik szos. Ja nagrywając dzisiaj live dla Was, powiedziałem Wam o tym, że jest to jedyne auto w tym trio, które ma 5 miejsc. Z tyłu mamy szeroką kanapę, 3 pasy. Są 3 pasy. Możemy komfortowo pojechać w 5 osób. Jest to największe auto w stawce. Wrażenie zza kierownicy mamy takie, jakbyśmy prowadzili Cadillaca. No, to były moje pierwsze skojarzenia. Z brzmienia bardziej Jag, który był już na kanale z wydechem Adamysz. Jeśli chodzi o brzmienie V8-ki, takie skojarzenia, które mam, bo wiecie, ja silników Hemi Mopar jeszcze nie miałem przyjemności testować. No i puścimy ludzi, bo nie wiem, jak mi tyłek odjedzie. Można tym zadem wyjechać na sąsiedni pas, szczególnie na tych laczkach 245, bo o ile przegapiliście, nie ma trybu, zaraz to skończę, nie ma trybu auto, muszę cały czas trzymać przycisk, może kwestia bezpieczeństwa, nie wiem, w Camaro wydaje mi się, że tryb auto jest otwieranie i zamykanie drzwi, w Mustangu na pewno. Wentylowanie fotela, bo zaraz skończę jeszcze potem tamtą myśl, mam nadzieję, że nie zapomnę. Wentylowanie fotela w Camaro jest dużo lepsze niż w Mustangu. Są najgorsze upały, jakie mamy w roku, więc mogę to świetnie przetestować. Jeśli chodzi o wentylowanie tego fotela, też jest kapitalnie, też jest fantastycznie. Chociaż wydaje mi się, że w Camaro to wentylowanie fotela jeszcze bardziej mi odpowiadało. Ale to jest podobny poziom wentylacji. Mustang niestety zostaje w tyłu. Tamte wentylatorki, te nawiewy, no, nie radzą sobie. Bardziej dołem idzie to powietrze niż górą. Także jeśli chodzi o upały i komfort podróżowania, na fotelach Camaro i na fotelach Challengera będzie nam wygodnie. W ogóle słuchajcie, Ameryka pełną gębą, auto jest ogromne, tu by wsiadł 150-kilowy grubas. Oczywiście jeśli ktoś z Was tyle waży, to wybaczcie, nie chciałem nikogo obrazić, ale chcę zobrazować, że mega otyły facet, potężny, dajmy na to dwumetrowego, ja znam takiego jednego gościa, 2 metry, około 150 kilo, miałby tu ogrom miejsca. Tu można naprawdę, można by powiedzmy nawet grać w piłkę, no nie wiem. Jest, kabina jest obłędnie duża. Jest klimat Ameryki. Najbardziej czuć Amerykę właśnie w tym samochodzie. Nie w moim Mustangu, chociaż tam też. Najmniej czuć Amerykę w Camaro SS. No, tyłek mi tańczy. Ja cały czas walczę. Kontruję lekko kierownicą. To w prawo, to w lewo, żeby utrzymać tor jazdy na wprost. Ale myślę, że każdy właściciel tego auta natychmiast wypierniczy te 245mm betonowe papcie z tyłu i walnie co najmniej 275, takie rozmiary, jakie właśnie mają Mustang i Camaro. Wow, tu nawet ciężko się zatrzymać, to jest taka moc. Skrzynia sobie bardzo dobrze radzi, aczkolwiek mam problem w ocenie automatu, dlatego że przy tej mocy i momencie obrotowym tak tracę często, no tak jak teraz, no, tak często mielę tyłem, że czasami automat głupieje. No wiecie, jak to jest, no jeżeli nie ma trakcji, to jak ocenić automat? Potrzebowałbym dużo szerszych opon, dużo lepszych opon, żeby
można przełożyć tą moc i moment obrotowy bez utraty przyczepności, więc najlepiej mi się jeździ zdecydowanie ze wszystkich automatów, które do tej pory sprawdziłem w Amerykanach, na skrzyni ośmiobiegowym automacie w Camaro SS. Tu bezwzględnie najlepiej. Kontrola biegów z manetek też jest fajna. Wszystko mi się podoba, jeśli chodzi o pracę automatu. Brzmieniowo na wtrysku bezpośrednim silnik Chevroleta 6.2 też jest fajny, natomiast jest problem ze zbierającym się nagarem. To są roki benzyn z wtryskiem bezpośrednim bez GPF-u. Wnioskuję zatem, że no zresztą po co miało być GPF, jak Chevrolet na rynek amerykański nie potrzebuje takich rzeczy. Myślę. Więc tam zbiera się szybko nagar. Są cztery końcówki, pokażę Wam to. Pokażę Wam to w czasie testów. Wyczyściłem te rury, ładnie wyczyściłem na glans z nagaru, z tego całego syfu i niestety bardzo szybko się zbiera ten nagar. Czego na przykład w moim Mustangu na wtrysku pośrednim na kominach Corsy nie zobaczycie. Ja kominy Corsy czyszczę raz na dwa miesiące, przecieram. Tam się nie zbiera cały syf, nalot, nagar. Nie ma tego obrzydliwego takiego czarnego osadu, który psuje, szczególnie jak mamy dwie końcówki osmolone, bo tam najczęściej wychodzą spaliny, a dwie są prawie czyste, tak jak w Camaro po zrobieniu 150 km i ostrych testów. A nie, nie skręcam. Skoda nam zjechała. Jeśli wróćmy może do Challengera, bo to o nim jest teraz odcinek. Powiedziałem, w tym aucie czuć najbardziej ducha Ameryki. Dlaczego? Dlatego, że jest to samochód, który jest najcięższy w stawce. Ma około 3 metry rozstawłości. Ma ponad 5 metrów długości, ma 2 metry szerokości. My się czujemy, to jest fantastyczne wrażenie, fantastyczne uczucie prowadzenia okrętu na drodze. Natomiast w zakrętach nie ma, no, nie ma siły, nie ma baty. To auto nie daje nam tej pewności. Przypomnę jeszcze raz wszystkim, że jadę tylko z ubezpieczeniem OC, więc wolałbym chłopakom z American Dream nie zafundować jakiejkolwiek usterki. No wiecie o co chodzi. Nie sprawdzę jego limitów, zresztą na tych wąskich papciach to co mogę sprawdzać? No mogę kręcić piruety i upalać kapora. No to ja nie sprawdzę jak się wchodzi w zakręty w tak wąskich oponach. Co mogę Wam powiedzieć na tym setupie, który dostałem do testów? To jest mój pierwszy kontakt z Challengerem w życiu. Gdybym potrzebował krążownika szos, to nie prowadziłem nigdy nic poza S-klasą wersji long i poza BMW 640 Gran Turismo. Nic tak obłędnie wygodnego i komfortowego na wszelkie nierówności poprzeczne, wzdłuże, nieważne, dziury, studzienki, to po prostu płynie. Te olbrzymie 20-calowe fele i kapcie o profilu 45, 245, 45 R20, mimo tego, że to nie jest duży balon, aczkolwiek bezpieczna opona na nasze dziury, krawężniki, bo jednak trochę centymetrów gumy mamy od felki. Jest to fantastyczne auto, a teraz na chwilę się zamknę i posłuchajcie, zrobię kickdown. Mopar or no car? Right? Tak, wielu twierdzi. Jak manetki reagują? Wydaje mi się, że to jest kwestia oprogramowania. Na pewno nie tak sprawnie jak w BMW i to wszystko pracuje. No inny silnik zupełnie. Jest to sleeper. Co prawda czuję lekkie drganie. Trochę za szybko jedziemy. Nikt nie widział. Nikt nie widział. Zobaczycie. Czuć lekkie drgania. Bezwypadkowe auto. Tak dostałem informację, więc to nie zostawiam czterech śladów. Przy prędkości, do której się Wam nie przyznam, a jak widzieliście, to cicho tam. Nie denerwujcie mnie. Już pojawiają się lekkie drgania z układu kierowniczego. Nie jechałem aż tak szybko. Przy Camaro podobne prędkości na Camaro SS nie robią najmniejszego wrażenia. Podobnie na Mustangu. Mimo tego, że wiecie, że miałem przygodę z układem kierowniczym. To jest... Ten samochód jest królem prostej. Tak jak, no wiecie, no, krążą już legendy odnośnie amerykańskich aut, że nie nadają się w zakręty, to powiem Wam, że w przypadku tego auta rozumiem to, bo w zakrętach czuję się bardzo niepewnie w tym dwutonowym okręcie. Natomiast w Camaro SS, autentycznie torowym aucie sportowym, tam nie ma grama niepewności, mimo tego, że też mamy bardzo mocny silnik, ciężki, napędzie na tył, ale o dziwo tam, nie wiem jak to jest z rozłożeniem masy, odczuwalnie
po prostu to jest czołg, no to jest tankowiec. W Camaro mamy mniej więcej, chyba tam jest 54-46, 54 przód waży procent, 46 tył, także jest niemal równe rozłożenie masy, niemal, no nie tak jak w BMW. Ale to czuć, czuć. W Mustangu zdecydowanie cięższy jest przód. Mustang na pewno ma procentowo gorszy rozkład masy niż Camaro. Już to postaram się, to mówię, no wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze. Mówię o wszystkim, co mi się przypomina, bo to są testy na żywo. Cały czas testuję na zmianę. Dzisiaj, wczoraj Challengera, Camaro, więc mogę to wszystko przekazać Wam jakby na gorąco, na żywo. Jest to samochód, w którym dryfujemy, pokonujemy setki mil, setki kilometrów i wysiadamy bez grama zmęczenia. Tak go widzę, chociaż nie zrobię dla Was takiego dystansu, ale niewątpliwie tak jest. To jest najwygodniejsze auto, po prostu ogromny cruiser. Z Camaro, który ma dużo mniej miejsca na nogi, który ma dużo węższy fotel, który jest w ogóle bardziej kompaktowym, zgranym, zwartym, zbitym autem, nie będziemy się tak czuli. Mustang jest pośrodku. Mustang nie będzie aż tak tak ciasny, klaustrofobiczny jak Camaro, natomiast zapomnijcie o takiej przestrzeni jak w Challengerze. To jest inna rozmowa. Pokażę Wam jeszcze zegary, może z drugiej kamery. Proszę bardzo. Tak wyglądają zegary. Sorry za refleksy, ale na to nic nie poradzimy. Tak wygląda z mojego punktu widzenia auto. Widzicie bardzo przyciemniane boczne szyby. Nielegalne w naszym kraju. Mogą się czepiać. Widok do tyłu bardzo dobry, duża tylna szyba, najlepszy we wszystkich z tych trzech aut. Właśnie mamy w Challengerze najlepszą widoczność, ale też mamy ogromnego, no chciałby się powiedzieć sedana, bo bagażnik jest jak w sedanie, prawda? Jest to muscle car, ale gdyby dodać mu dodatkowo parę drzwi, to mielibyśmy ponad 5-metrowego sedana. I tak właśnie odczuwamy jazdę tym samochodem. Lusterka typowe dla amerykańskich aut, nie za dużo w nich widać, chociaż akurat w tym aucie widać więcej niż w Camaro i mniej niż i troszkę mniej niż w Mustangu na Europę, bo oczywiście Mustang i Camaro mają bardzo zbliżone lusterka w specyfikacji US. No i tak się właśnie tym sleeperem, który niejednego zaskoczy, rozpędza po depnięciu. Przejedziemy przez tunel, jeszcze raz to zrobię co wczoraj, może wykorzystam te ujęcia, może będzie lepszy kadr i posłuchamy jak to brzmi. Komfort, ponadprzeciętny komfort, gigantyczna maska przed nami. Samochód jest... niby rywalizuje z Camaro SS, czego mówię, kompletnie nie rozumiem, i z Mustangiem GT, już prędzej z Mustangiem GT, natomiast Camaro SS odjechało w bardziej sportowe klimaty, już bardziej torowe. Na tych laczkach już płynę. No gdzie mi się wbijasz, człowiek? No, ludzie wjeżdżają. Ludzie wjeżdżają mi przed maskę zawsze na tych rondach. Facet mi tuż przed maską się zatrzymał tuaregiem. Dobra, spadamy z tego ronda, mam złe przeczucia. Mówię, bez autokasku. Polacy nie są przyzwyczajeni, że ktoś... No i dobra, i rozpędzimy się teraz. Zatrzymam się dla Was, spróbujemy depnąć na maksa. Zero. Chleba. No co ja mam tu dużo mówić? Widzieliście, słyszeliście. Jak na taką landarę zawstydzi niejednego sportowego hothatcha europejskiego z uturbioną kosiarą. I o ile możemy w ogóle dwulitrowe uturbione silniki nazwać kosiarami, ale przy 6,4 litra myślę, że możemy. I dajcie sobie spokój, bardzo bym prosił Was, przestańcie prawić kazania, bo sam miałem, poprzednim moim autem nie było 5-litrowe czy 6-litrowe Monstrum, a właśnie Cupra ST i bardzo byłem zadowolony z tego auta, ale brakowało mi, totalnie tego brzmienia mi brakowało, dlatego no replacement for displacement, nic nie zastąpi pojemności, nic, że nawet 4 turbiny w BMW 750D 3-litrowym dieslu.
zacznie sypać, to życzę powodzenia. No i siadamy na bokach, jak tylko... No to momentalnie przesiadamy na tych amortyzatorach, także nie ma nawet co próbować sprawdzać, jak to... się trzyma pasa, bo się po prostu nie trzyma. Jak zaczniemy szaleć, to się po prostu nie trzyma. Jeszcze raz podkreślę, jakie to są opony. 4245 z przodu Goodyeary Mud Plus Snow, co znaczy, że mogą to być całosezonowe, całoroczne. Poleciała mi kamera droga. No cóż, brutalny krążownik. Brutalny, ale jest, dostarcza mnóstwo frajdy. Mnóstwo frajdy. To mówię, cały czas to mam wrażenie, że prowadzę amerykańską Vogue do kwadratu. Przesiadka z Camaro. Nie daje złudzeń, nie pozostawia cienia wątpliwości. Tu mamy taką ładną miejscóweczkę. Chcę z Wami właśnie tu pojechać, pokazać Wam to auto jeszcze ze światłami. Już nocy, wybaczcie, ale nie zrobiłem nocy. Nie mam kiedy żyć, nie mam kiedy montować tego wszystkiego, także nie będzie nocnej prezentacji oświetlenia tego auta. Mam go od wczoraj do dzisiaj. Chciałem, ale nie dałem rady. Musicie mi to jakoś wybaczyć. Ale w ciągu dnia zrobiłem wszystko, co się dało, żeby tą recenzję dla Was przeprowadzić najlepiej, jak potrafię. I na ile mi tylko czas pozwala i warunki drogowe. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę tego klimatu dzięki temu testowi poczujecie. No jest zabawa na tych laczkach. Gdyby były dużo szersze, nie byłoby tak łatwo nam zerwać przyczepności, zgubić tej trakcji. No i piękna okolica. Można się niemalże poczuć, jakbyśmy przez jakieś polne drogi w Stanach się przemieszczali tym Challengerem. Nie pytajcie, ile żłopie, bo nawet nie sprawdzałem. A gdzie my to będziemy mieli wskazówki? Jakie to ma znaczenie w tym silniku? 10,2 mil na galonie. No to raczej mizerny wynik. Mizerny! 10,6 tu na
kamizelny. Wszyscy się gapią, oczywiście wzbudzamy sensację. Nie może być inaczej. No i brzmienie tego silnika. Jeszcze muszę wam to pokazać. Delikatnie sobie mruczy. Mm-hmm.